tych zgromadzonych, a więc przede wszystkim wszystkich absolwentów naszego technikum, ich rodziców oraz grono pedagogiczne i wszystkich gości, którzy zechcieli przyjść na tą uroczystość. Zapraszałem co prawda z różnych firm, ale no jak zwykle obecnych bardzo serdecznie. Chciałem tu na początku dwa słowa jeszcze skierować do wszystkich zebranych. Następnie poprosimy jeszcze inne organa o zabranie głosu. Króciuteńko, biorąc tegoroczną statystykę, chciałem tylko poinformować, że technikum dla młodzieży 107 abiturientów ukończyło naukę, których wszystkie wstąpiło do matury. Dało 97%, 97 osób, to jest 91%, wskaźnik zupełnie nie jest. Troszeczkę gorzej jest technikum dla dorosłych. Na 45 szkoły 38 wystąpiło do matury, a całej pełni zdało 18 osób, to jest 37. Także tu jeszcze na przyszłość trzeba troszeczkę więcej pracy włożyć, żeby te wyniki były lepsze. Niemniej wszystkim tym, którym się nie powiodło, życzę, żeby podziękować za to, że uznałem głoski pomóc dla domu Zapałka. Prawda, że dzięki nam tylko na to, że zapoznałem to zanotację. Już nie mówię, że 5 lat tej się przygotowało. Czasami dobrym, czasami drugim, jednak te mniej trwalne chwile mamy jeszcze na całym. W naszej pamięci to pytanie przekazu, szalonymi, szalonymi małacami, którzy jednak zawsze są przed tym, co się badają. I to znaczy, że to trzeba szkoły. Mam nadzieję, że kiedyś zmęczką pokój się elektryk, która ty, którzy, czyli za wszelką cenę, wykrada nam tą wiedzę. Mogą poszkodować to szkoły. Kiedy tu wrócicie i staniecie po drugiej stronie ducha, bądźcie wyrozumiali dla swoich uczniów, którzy podobnie jak ten, będą chcieli zakończyć słowa na z którymi się wciąga czas na pamiętajcie, zawsze będziemy Was tyle wspominać oraz zawsze będziecie mogli na razie. W imieniu wszystkich uczniów oraz samorządu szkolnego w szkole uczniów zawodowych życzę Wam wszystkiego najpierw. W czasie czytania próbowania po prostu standard samorządowy. Koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj oficjalnie po raz ostatni goszczą w naszej szkoły.
Szanowny Dyrektor, chciałbym powitać całe grono energetyczne oraz wszystkich przygranych rodziców. Tak jak wspomniałem, dzisiaj jesteśmy po ostatni raz. Za chwilę odbierzemy świadectwo naturalne z ocenami, na które pracowaliśmy ciężko przez 5 lat. Odjedziemy stąd z Wami na przyszłe życie. Jednak te 5 lat będziemy pamiętać przez całe nasze życie. W murach tej szkoły zdawaliśmy swój pierwszy egzamin poważny, zdawaliśmy przyjaźnie i znajomości. Oraz nauczyliśmy się, jak to jest być dorosłym. Zapraszam do odwiedzenia nas kiedyś tam w przyszłości. Jest nam bardzo przyjemny, kiedy przychodzą absolwenci dawni i mówią, a ja jestem na takich studiach, takie skończyłem, mam taką firmę, świetnie mi się dzieje, to jest przyjemne. Tego zapraszam. Myślę, że i wychowawcy, i nauczyciele, i my z dyrekcji będziemy się tak odwiedzić, bardzo cieszyć. Życzę Wam jeszcze raz tego wszystkiego. Teraz klasa P. Marek Rumienny. Nagroda i Marek Rumienny. W tej samej klasy mamy tu podziękowania dla rodziców, dla pani Danuty Lewaczewskiej, za pomoc w organizacji egzaminu. Bardzo prosimy. I dla pani Marii Jocko, ale nie ma.
czy stopę duszyczki w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marnie na dnie rzeczki, każda śpieszy do gromady. Gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziadę. Ciemno wszędzie, długo wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Naprzód wysz, lekkimi duchy, goście u tego podołu ciemnoty i zawieruchy. Nędzy, płaczu i mozołu. Zabłysnęli i spłonęli jako ta garstka kądzieli. Kto z was wieczny błądzi szlakiem, niebiesny nie zleciał bramy, tego laki jasnym znakiem, przyzywamy, taki tam. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie? Patrzcie, a patrzcie do góry, cóż tam podkreślicie? Oto głosicie mi piury, czy pochyszym pojedzie? Listek, listek w polewie, zresztą się pod drzewa wieszczało się. Jak łąbek gołąbkiem na drzewie, tak aniołek i grad anioł się. Thank you.
Wydam się za to wystawienie do tej każdej kadencji. Ja się go spisać po prostu. Krzysiu. Proszę bardzo. Pan bardzo się rozwiedził.
Thank you.
wytrzymania mam na porządku serca. Ja wam bardzo Nie odmówię.
jest dedykacją pod serduszko. Także bardzo dziękuję. Tutaj jest taki napis. Pani Bożenie, wdzięczni wychowankowie klasy 5 C. 93-98. Już faktycznie na powiązkę zupełnie. Dziękuję Wam bardzo. To jest owoc pani znajomości przez 5 lat z uczniami. I rozumiem, że w bardzo wielkiej przyjaźni się wszyscy rozstali i to jest najważniejsze. Na co wyczekacie? Nie, na nowy, nie na nowy.